Hej, 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 dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, to jest Wild West Dynasty. Ja tak się zwiesiłem troszeczkę, bo widzę, że muszę przejść jakieś 450 metrów aż tam. Aha, czyli to w taki sposób. A jak ja się tam, przepraszam, mam dostać niby? Aha. Tam, 350 metrów. Dobra, czyli tam do góry muszę iść. O Jezu. Już się zacząłem zastanawiać, jak to daleko może być. Ale to tymi schodkami chyba tu do góry, nie? Wailing Mountains. No weź się. O. I gdzie jest ta farma jego? 200 metrów tam. O, ej, ale tu nie byliśmy. Może jakieś rzeczy znajdziemy fajne? O, proszę, na przykład beczułki, której nie możemy podnieść. Albo tej, której nie będziemy mogli przeszukać, też dobrze. Kurde, kto to projektował, panie. O, 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 o. Beczułka, dzień dobry. Wiadro? Nie mogę podnieść, bez sensu. No nie wierzę, jeszcze kopalnia tu jest, no halo. A tam jest skrzynka, ja bym chciał kucnąć. Jak się kuca w tej grze? Tyle rzeczy, tyle pytań, na których nie mogę znaleźć odpowiedzi. Na które nie mogę znaleźć. O! Namiot, campfire. I to się podoba dla mnie. Takie rzeczy. Będziemy mogli się przekimać i będzie gituwa. Coś znajdziemy tu fajnego? Kurde, schematy tu miały być. Żadnych schematów to ja tu, kurczę, nie widzę. O, kolejne rzeczy fajne. Chyba że się okaże... Ty, tu nie jest to miejsce w ogóle, what? To tamto to jeszcze dalej jest? O, panie, tu jest tego dużo! Ej, ja myślałem, że to taka zamknięta przestrzeń będzie, a tu takie ogromne jest! W sensie ta mapa. A, widzisz. O! O, kolejny pickaxe. Może chociaż go sprzedamy, czy coś? Jak mi walniesz zaraz tekstem, że mam wrócić do Rogera i z nim pogadać, to normalnie się zirytuję. O! Ta fajna koszula chyba. Pokaw ją. Nie, to nie jest ta fajna koszula, ale indiańska jakaś. Ty, co to za chłop? Halo? Jack Aber, coś tam, coś tam. Co tu się dzieje? To nie wygląda najlepiej. Powinieneś iść do lekarza czy coś tam. Pomóż, pomóż, please help me. To zależy. Dajmy to drugie. Yes, Jack, please help me. Ok, you look terrible. Ok, why? Ok, please. Collect 3 agawy. No gościu, ja ci potionkę mogę nawet dać. Weź, mamy czas, to się napijemy przy okazji. No nie wlezę, no jak chcę, to nie wlezę, no. Coś? Nie.
Skąd ja ci agawę o, znalazłem. Siemasz, masz, uratuję ci życie. Proszę bardzo. Dziękuję. Pomóż mi gdzieś tam się dostać. Czekaj, tak, into my house. Pomogę, ale najpierw musisz porozmawiać ze mną. Pick up. Patrz, jak fajno. Widzisz, ja go muszę unieść. Tudzież zanieść. A, biec nie mogę. Dobra, dobra. No to mimo tego, że ta gra jest trochę pobugowana, to szczerze powiedziawszy, no coraz bardziej mi się podoba. Witam, witam, dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Ej, to nie ten dom. Chciałem iść do miasta. To nie to miejsce, dobra, nie było tematu. A mieszkasz w tym dziurawym domu? Co ty? Oszalałeś? Tom, jako konstrukcja, panie. Dzień dobry. O, się wykopytnął. Porozmawiaj z Jackiem. Siemano, już jest lepiej, tak, 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 tak. Tak, 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 that's grim. Okej, okay, coś tam. Bla, 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 bla. Znaczy, się, no generalnie to jest fabuła, która na pewno jest ciekawa i to bardzo ciekawa. Go to taxation. 800 metrów muszę poginać tam, nie ma opcji takiej. Popatrzę jeszcze, co tutaj znajdziemy. Może jeszcze coś kupię, może coś sprzedam, kurczę, nie wiem. Strzały chociaż znajdę. O. Kurde, no liczyłem po cichu, że coś tu będzie. O, szubienica, też dobrze. Siemanko. A tu coś kupię? Aha, to gazeta jakaś jest. Rozumiem. Zamknięte z powodu tego remontu, okej. O! Dirfur. Siemasz? Cześć mordo, o, no i widzisz. No i teraz możemy już rozmawiać. Ile kosztuje taki nóż do rzucania? Nie, nóż z kamienia. 7,5, okej. Taki łuk to ja posiadam. Jakiś rewolwery. $5 za takiego... Ja bym go kupił może. Najpierw sprzedajmy to, co niepotrzebne, czekaj. Płukanie złota w rzece, okej, to może zostawimy. Łuska mi się nie przyda. Czy przyda? Nabój do Colta. Co mi po naboju do Colta, skoro ja potrzebuję do tego? A ile taki nabój kosztuje? 3 centy, kurde, no serio? Kup, pewnie. 50. Co ja tu mogę sprzedać? Sprzedam ci na pewno jagody, bo mi są niepotrzebne. Kilof ci mogę sprzedać. Drugi kilof ci sprzedam. Motykę. Rzemień, jean. Nóż trapera, a tutaj jest nóż trapera. Dobra, to jeden nóż trapera mogę ci sprzedać.
Skóra bizona nawet, o proszę. A te koszule ci sprzedam. Nawet trzy. Tę kurtkę też ci mogę sprzedać. Nawet trzy. Nie wiem skąd one są, nie mam pojęcia. Coś jeszcze ci mogę sprzedać? W sumie to... Kusi mnie, żeby potworzyć trochę tych... Potworzyć trochę... Czy to są złote kolty, czy o co chodzi? Żeby potworzyć trochę noży i je sprzedać, ale... To ja bym chciał... Na przykład tego kolta... I chciałbym tę snajperkę, która tu była, o. I dziękować. Czy ja już je mam w ekwipunku? No mam. To ósemeczka, proszę ja ciebie. A tego kolta pod siódemeczkę. A tego starego kolta to ja bym najchętniej sprzedał, ale... A co to jest? To był nóż trapera, no dobra. Jakoś mi się tupta, jak się obraca. Jak się przeładowywać? Aha, nie trzeba przeładowywać. Oh. Myślałem, że będziemy mieli amunicję do tego. Jak to się nazywa? Do... Że będziemy mieli amunicję do tej strzelby też, ale widzę, że niestety się myliłem. Czy gdzieś tu jakiś schemat znajdę? Albo mogę z kimś porozmawiać w ogóle? Albo walczyć? Kości. Nie wiem po co mi kości, ale jak już są, to wezmę. Jakieś gwoździe, też spoko. Chyba. Aha. Dzień dobry. O! No klikam E. Czemu nie mogę handlować? Mięso z dzika. Nie. Dzień dobry. No hejka. Aha, z tobą nie mogę porozmawiać. Okej. Okay. No rzesz ty kurczy, ty świniaczek, to po co tutaj jest? No to zapewne pogadamy. No dobra, trudno się mówi. O, wanted. $1500, panie. Ogrom pieniędzów. No ale z dwojga złego, dobrze, że mamy przynajmniej, kurczę. Tu był jeden facet jeszcze, nie? Kim on, kurczę, jest? Aha, nie da się z nim pogadać. Powiedz mi, gdzie ja muszę iść. Tutaj. Tak czy nie? 800 metrów w tamtą stronę. No tak, czyli do tego miasta. Dobra, no to co? No to... Unstuck, żeby nie musieć, kurczę, iść nie wiadomo jak daleko. Szkoda, że nie możemy sobie...
zrobić jakiegoś quick travela czy czegoś do miasta swojego. Które notabene już się raz skasowało. Ale widzę, że możemy jeszcze zniszczyć raz stodołę. I dostać za to trochę desek. Nie no, oczywiście nie będę już tak kombinował. No ale kurczę, zastanawiam się, czy by nie zrobić sobie tam właśnie też miasta jakiegoś, znaczy miasta, żeby tam sobie nie zrobić jakiegoś tego obozowiska. Może byłoby warto właśnie. Dzień dobry wszystkim. Jak to? Ale z jakim? Z kim ja mam rozmawiać? Czekaj, idę zrzucę rzeczy do magazynu. Jakby kompletnie nie rozumiem, z kim ja mam tu rozmawiać? Nie, Cold Bullet to mi oddaj, czekaj, to mogę zostawić, to. Jeden namiot i campfire będę nosił. To sobie na razie zostawię, to mogę zrzucić, to też. Nie wiem, po co mi jeszcze jeden nóż trapera, ale to nic. Stary Colt, to też go zrzucę. Sticksy, jakieś rzeczy, jakieś mięso. No i super. Z jakim kurczę. Z kim ja mam porozmawiać? Talk to the stranger. Stranger who? Ten jaką ma fajną koszulę. Koło, opuncja. No i żartuję, że będę musiał tak łazić od osoby do osoby i... Dzień dobry. Hello stranger, no hello, hello. No nie wiem. A jest, czekaj, ty, to tamten chyba podparty o ścianę, dobra. Ten tamten taki dziwny. A widzisz, tak myślałem, że on jakiś podejrzany się wydaje. Siemasz. Ej, ty, chodź tutaj. Ja? No tak, ty. Wyglądasz. Okej, na kogoś normalnego. Okej. No ale dalej, śmiało. Silny, szybki, mądry, może. Ale najważniejsze, nie stąd. Okej. Czego chcesz? Chciałbyś, żeby się zaprzyjaźnić? No nie wiem, nie wiem. Najpierw mi powiedz więcej, coś na ten temat. Czekaj, zacząłem z butelką i z żartem? Kupiłem jakąś mapę skarbów. Nie, żadna prawdziwa mapa. To znaczy tak, prawdziwa i jest problem. Problemem jest ten problem. Mapa jest prawdziwa. Prawdziwy był też skarb.
Zostałeś okradziony. Nie, słuchaj, słuchaj najpierw. Skarb jest prawdziwy, jak dotyk, ugryzienie, ale za ciężki i za dużo go jest. Went to get horse. Potrzebujemy... Aha, pojechałem tam konno, ale nie widzę konia. Aha, koń złamał nogę, spójrz na mnie, okej, okej. Aha, i on mówi, że możemy sobie tam pójść i zebrać lód tak szybko jak to możliwe, żeby nikt inny nie wziął tego. Okej. Okay. Zdefiniuj, podzielimy się. 10%? 50%? 20%? No to nie jest tak, jak przyjaciele się traktują. Kupiłem mapę. No. Sandsphere. Gdzie znajdę ten treasure? Okej. Okay. Find the hidden treasure. Where? Where I can find the treasure? 200 metrów. Coś mi się nie wydaje, że to był hidden treasure. Bardziej, że ktoś tu kogoś próbuje wycyckać. Ale to nic, znajdziemy, poradzimy. Ui. W ogóle to ja może na wszelki wypadek zapiszę, bo to różnie bywa. Ui. I być może, kurczę, wyciągnę broń. W ogóle jak się z niej strzela? O, masz! Dobra, weź, schowaj i wyjmij jeszcze raz. Przeładuje się? Tak. No, co jest ciekawe, tu nie ma przeładowania, ona sama się przeładowuje. Dwadzieścia metrów, mówisz? Co jest? Co? Jack Just, impressive. Kim ty jesteś? Po prostu Jack. Co się stało? Zostałeś oszukany. Zatem zemdliło cię, albo omdlałeś i przyciągnąłem cię tutaj. Tutaj to znaczy niedaleko obozowiska. Niedaleko konia. Niedaleko kamienia. W lesie? Pomiędzy niektórymi drzewami, tam kilkoma drzewami. Dlaczego chciałbyś pomóc nieznajomemu? A dlaczego ty chciałeś pomóc? Wziąłeś skarb? Nie. Ale chciałbyś? Nie. To dlaczego tu jesteś? Po prostu czekałem, aż się obudzisz. Bądź bardziej ostrożny. Poczekaj chwilę. Powiedziałeś właśnie, że zostałem oszukany. Dlaczego niby? Overheard you earlier. Byłbyś żarciem, czy byłeś żarciem dla wilków? Niczym więcej. Okej. Okay. He set me up, yes. Ale prawdziwy jest, tak, jest prawdziwy ten skarb. Nie zostawię go tak. Nie zostawię go tak. To powiedz mu, że zranił twoje uczucia. I'm no coward and no weakling. No, just an idiot. No, dobre. Okej, okay, z prawdziwą bronią mogę sobie... No to kurczę, już mamy przecież. Lokalsi wiedzą, jak trzymać się z dala od zwierząt jak te. Tak samo jak i ja. Zapłacę ci. I don't want your money. Leave the meat and pelts to me if you must.
Zostaw jakieś skóry i mięso, jeżeli... Musisz. Aha, w zamian za nauki. Chciałbym, żebyś nauczył mnie... Aha, tylko jeżeli nauczysz mnie i pokażesz mi, jak robić podstawową broń. Są twoje. There, this is how. Don't get yourself killed. I won't drag you out another time. Aha. Tutaj jest, że... Czekaj, po prostu tak, tylko nie daj się więcej zabić, bo więcej mnie tam może nie być. I? Craft a weapon. Co ty gadasz? Niby jak? Poza tym po co, skoro już mam broń? Ty, kim on jest w ogóle? Jak ja mam skraftować łuk? Patyk, rawhide i rabbit fur. Dobra, tam jest do miasta. Tak? Tak. W magazynie powinienem mieć wszystkie potrzebne przedmioty. Poza tym... Kurde, już miałem przeczucie, że on mi wszystko zabrał to, co miałem. Poza tym mam rewolwer, po co mi craftować broń? Chociaż no wiadomo, przydałaby się nauka robienia strzał. No ale wiecie, o co chodzi. Czekaj. Kamyki zazwyczaj były z tej strony. O, właśnie, jeden kamyczek już mam. Przestań łazić po moim mieszkaniu, chciałem powiedzieć. Wiesz, o co chodzi. Przestań to łazić. Hehe. Dobra, daj mi kilka patyków. Powiedz mi, czy nóż liczy się jako broń? No nie do końca. Dobra. A czy łuk liczy się jako broń? Ale na łuk to ja potrzebuję, co ja potrzebowałem? Co ja potrzebuję na łuk? Rawhide. Nie mam pojęcia, czym jest rawhide. A jest. Zabij wilki. Tam są jakieś wilki? To ja sobie do nich strzelę. Ej, a dał mi jakieś strzały na to? Cztery strzały mam. Jak ja mam wilka zabić, jak mam cztery strzały tylko w ekwipunku? Gościu, nie pomagasz. Ui. W ogóle kurczę, przez to wianie takie, co było, ten wiatr cały. Bo wiatr jest najgorszy, pamiętajcie. Chyba mnie przewiało. I generalnie może mi troszeczkę głosik siadać. Znowu. Ale kurczę, no masakra była, masakra. Wyszedłem sobie z siłowni. I oczywiście mądry, bo ciepło się zaczęło robić. Więc stwierdziłem, że co tam? Wezmę i sobie, kurczę, pójdę bez czapki. Aha, potrzebujesz klucza. Okej. Patrz, wyciągnąłem Colta, ale Colt dalej jest w kaburze. Śmiesznie.
Ha? Ciekawostka. Ej, właśnie, ty, a pijamas? Mogę sobie założyć te pijamas spodnie? O, widzisz, od razu lepiej. W pijama spodniach. Siemanko. Udało mi się. Ale czy zostałeś ranny? No nie. Dobrze, dobrze. Myślałeś, że sobie nie poradzę, co? Nie. But you are as stubborn as my horse. Okej. Okay. And as strong. I tak samo silny. A bardziej szczęściarzem jesteś przy podejmowaniu głupich decyzji. Okej, okay, trzymaj się, Jack. Here. Horseshoe? Aha, podkowa, okej. Okay. Always a good thing to have, thanks. Thanks. Confront the stranger. Idziemy skonfrontować się ze strangerem. Z tym dziwnym gościem tam. Jakoś mnie ta fabuła, szczerze powiedziawszy, nie porywa jakoś tak mega, mega. Chociaż nie ukrywam, że zaczyna się robić coraz ciekawiej. Mam nadzieję, że wiadomo, z czasem jakoś to bardziej tam rozwiną. I że się gra nie będzie tak bugowała w śmiesznych momentach. Ale, że rozwiną to troszeczkę fabularnie właśnie też między innymi. I to co najważniejsze to językowo. Żebym nie musiał tego sobie, że tak powiem, mamrotać pod nosem. Jeżeli chodzi o tłumaczenie języka angielskiego, bo generalnie mam problem z językiem angielskim taki, że ja cały czas po niemiecku praktycznie szprecham. A przychodzi co do czego i mam mówić po angielsku, to mi się słówka mieszają, więc muszę sobie troszeczkę tak na głos czytać ten angielski. Dzięki czemu szybciej zaczynam ogarniać to, co tam jest w tym tekście. No, nie wiem dlaczego tak mam, po prostu tak mam. Jak ty wróciłeś? Jak wróciłeś żywy? Jakim cudem? Nie dzięki tobie. Coś złego się stało? Okłamałeś mnie. Wystawiłeś mnie. Nigdy nie powiedziałeś mi niczego na temat wilków. Wilków? And see... No, you are strong one. And... Wiedziałem, że jesteś silny i... I to wystarczy. Czekaj. A few puppies to best me. But you did not know that, did you? Aha, myślałeś, że coś tam się stanie i te kilka szczeniaczków wystarczy, żeby mnie pokonać. I have no idea, Jack. Told you nonsense, lied. Aha. Okej. Okay. Win-win. Me, no, we are friends, you and me, together. No nie do końca, you and me. I will. Hand me the key. Now. I will, and if I see you again, I will kill you with this weapon or another. I will end you. No to co? Dawaj klucz. No i super, no i dawaj, no i narty. Czy ja znowu mogę z nim porozmawiać? Lol. Czekaj, bo mi pokazało, że to tam gdzieś może być. Ach, no tak, bo to tam jest. Nie było tematu. Dobrze, że wcześniej wziąłem sobie ten rewolwer. Bo łukiem to podejrzewam, że mogłoby być trochę licho. Kiepsko nawet bym powiedział. I co tam? Obstawiam, co tam będzie. Jakaś pierdoła, która nie będzie warta w ogóle tego wszystkiego, a zwłaszcza czasu na to. No dobra. Colt, pociski, koszula. No, tak myślałem, że nic szczególnego nie będzie. No ale dobra, jest to jest, nieważne. Porozmawiaj z Rogerem, żartujesz. Zaś muszę do niego leść.
Nóż z kamienia. Teraz go sprzedam od razu. Czekaj. Jest jakieś szybsze przejście tam? Konia mogę kupić na przykład? O! Nie, nie mogę pewnie, bo jeszcze nie mam na tyle... No. Umiejętności. A żeby w ogóle móc jeździć konno. Się mogę tu założyć o to. Dlatego sobie pójdziemy już tam. Ui. Czekaj, to jest ta farma tego chłopa. Dobra, to my tędy i tak musimy przejść jakoś. Zawsze mnie zastanawiało, jak te takie skały powstawały. Tamte. Że na tym zachodzie zawsze były takie dziwne skały. Takie łukowate. Jak to się działo, że to w ogóle powstawało tak samo z siebie? Jest dla mnie niesamowite. Przyroda w ogóle jest ciekawa bardzo pod tym względem. Czekaj, to tędy przejdziemy chyba, nie? Przejdę? Przelazłem. Jej, pełen sukces. No patrz, takie... Aha. Niewidzialna ściana, świetnie. No naprawdę nie przejdę tędy? O rany. Cóż za oszustwo. Ale naprawdę żałuję, że nie ma czegoś takiego. O, daj mi kamyczki, mogą się przydać. Żałuję, że nie ma czegoś takiego jak... Jak co? No quick travel. Bo przebiegać milionowy raz po tej samej trasie to jest po prostu... no... Baj, przywołaj mi tutaj. Dziękować. Siema Roger. Jak tam życie? Też mnie wystawiłeś, gałganie. Siemasz. Co tam, jak tam? Roger, not too bad. Aha, wyrolowałem jakiś... Znaczy, no, ogarnąłem jakiś dwóch tam jacków i oni przysłali mnie do ciebie. What do you mean? No właśnie nie wiem, co ja mean. Dobra, 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 dobra. Talk to Jack. Nie mów, że to jest ten Jack, który jest tam. O Jezu, co? Jak ja mam tam trafić? Że tędy. O, kotka. Znaczy, chyba tędy. O! Łuska i ten. Gold i amunicja, dobre. Fajno, fajno. Ale to nadal... Niedźwiedzia skóra, też spoko. Ale to nadal nie o to chodzi. Ja muszę się dostać gdzieś indziej. O rany!
Kto to wymyślił, żeby tam iść? Czekaj. Nie wiem, czy te kości są potrzebne, czy nie. Nie będę tego zbierał, bo to bez sensu. O! Kuki to se wezmę. Dziękować. Może sobie żyćko od razu odnowię. Co wy na to? Zjedz. No i super. A jeszcze te ubranko, tak, ja bym chciał... Te koszule zobacz. Aj, zobacz, jaka klasa, niebieski komboj. O, tu nie byliśmy. Mleko. Ciastko, karmel, czekolada. Agawa. O, chlip. Gliny to nie będę podnosił, bo to nie ma sensu. O, wino. Proszę bardzo. Co to kurde się tu stało? Gdzie to ja mam iść? Przede wszystkim którędy i jak? Kto tę trasę w ogóle wymyślił? A ej, my tu byliśmy. Albo mi się wydaje. Przepraszam. Albo mi się wydaje. Mam takie wrażenie, że tu byliśmy już. Lewitujące kamienie. Tak. To znajomy widok. O! Siemanko! Cześć! Co tam? Who are you, stranger? I don't know. Co? You greedy bastard, had you... your own mother killed. O kurde! Okej. Tak, no bandits, tak, like you, and tak, cała historia życia w ogóle. I co teraz? Aha. Znajdź Edgara O'Briana jakiś workshop. Świetnie. Te indyki tutaj łażą. Co ja mam tu? Weź to wypij. Dziękuję. Czekaj, bo pamiętam, że gdzieś tu było miasteczko jakieś. Aż tutaj. O rany, podejrzewam, że to aż tam będziemy musieli iść. Czekaj, tędy. Find Edgar O'Brien's workshop. O panie. Chociaż może to tutaj gdzieś? Zawsze te jakieś pierdółki na handel. Jak tylko znajdę kogoś, kto będzie chciał ode mnie coś kupić. No miały tu być schematy, gdzie są schematy, żeby tam grzecznie. O, chest. Nie, nic szczególnego. Overweight! O, niech to.
Dobra, to muszę wyrzucić coś, co jest jakoś mega ciężkie. Waga, nie mogę tego sortować. Czekaj, to tak, to mogę wyrzucić. Latarnię też, bo już jedną mam. To niepotrzebne. To też nie. I TNT Campfire sobie zostawię na wszelki wypadek. Łuski mi nie będą potrzebne. Ten stary Colt nic nie waży. Okej. Okay. Stone Knife też nie jest potrzebny. Jeszcze jeden Campfire. No to nic nie waży prawie. Trousers and Shoes. $4 warte. To sprzedamy. Mięso z wilków też mogę wyrzucić. Klej też mi nie będzie potrzebny. To też mogę wyrzucić. Co się stało? Ach, na minusie jest. Czy to działa tutaj? No chyba nie do końca. Dobra, to zrobimy tak. Czerwony kamień. I postaw jeszcze namiot. Na przykład tu. I śpi. I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się i do następnego. Hej.